Chwal duszo moja Pana, Stwórcę swego. To refren psalmu, który dzisiaj usłyszeliśmy. Drodzy bracia i siostry, jak co tydzień przybywamy na Eucharystię, aby w ten święty dzień, jakim jest niedziela, wychwalać naszego Stwórcę za wielkie dzieła, których dokonał w naszym życiu, a w sposób szczególny za dzieło odkupienia człowieka. I w to dziękczynienie wpisuje się także nasza wdzięczność za wszystko, czego doświadczyliśmy w ostatnim tygodniu. Ale w ten dzisiejszy dzień łączy nas jeszcze jedno wspólne dziękczynienie. To dziękczynienie za dar wolności. Oto bowiem 100 lat temu Polska na nowo odzyskała niepodległość. Dar wolności, który nie jest zmierzony żadną miarą. To właśnie nasza ojczyzna jest darem od Pana Boga. Dlatego dzisiaj pragniemy Jemu podziękować za wolność. Warto przy tej okazji zastanowić się, czym właściwie jest ojczyzna. Z pomocą przychodzi nam święty Jan Paweł II. On mówił o ojczyźnie: oto nasza ziemska matka. Wielokrotnie tego sformułowania używał zarówno podczas kazań, jak też i publikacji książkowych. To szczególny czas dziękczynienia za wolność, ale także szczególne wezwanie do tego, aby na nowo tę wolność właściwie podjąć. Papież Franciszek na ten dzień także skierował swoje słowo, przytaczając myśl właśnie świętego Jana Pawła II. Dążenie do wolności wasi przodkowie opierali na nadziei płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic. Skoro wolność to dar, to równocześnie zadanie. I o tym bardzo wyraziście, dosadnie, z mocą przypomniał święty Jan Paweł II, kiedy przybył do Polski w 1991 roku, po przemianach, jakie dokonały się zarówno w Europie, jak i w Polsce. I wtedy w Kielcach wypowiedział następujące słowa. Trzeba wychowania do wolności. Trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może opierać się społeczeństwo, naród, wszystkie jego dziedziny życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia. I mówił dalej, już w kontekście można powiedzieć osobistym. Oto matka moja i moi bracia. Może dlatego mówię, jak mówię, bo jest to moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry i zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwiej jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono, trzeba intensywnie odbudowywać,
nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. To są słowa świętego, to są słowa papieża, można powiedzieć też pasterza. W XX wieku w naszej ojczyźnie było wielu dobrych pasterzy, którzy wskazywali drogę ku wolności przez prawdę Ewangelii. To nie były słowa zwykłych osób, które są znane z tego, że tylko są znane i na wszystkim się znają. To są te właściwe autorytety, które dzisiaj czasami są podważane, lekceważone, wrzucane do worków wielu myśli. Ale człowiek potrzebuje autorytetu. A oni wpatrzeni w Chrystusa wiedzieli, czym jest prawda, czym jest miłość, wolność i prawdziwe szczęście człowieka. Święty Jan Paweł II, wracając jeszcze do jego określenia, ojczyzna jako matka, wiedział, jak wiele ona wycierpiała. Ciągle cierpi. Warto pamiętać, że to jest nasze wspólne dziedzictwo. Nieraz próbuje się wyśmiewać, poniżać i obrażać tę ziemską matkę, zwłaszcza wycinając korzenie, z których wyrosła. Następują próby przemycania nauk, które są obce naszej kulturze, a nawet prawu człowieka. A prawdziwą miłość do tej matki ziemskiej próbuje się nazwać różnymi epitetami, żeby ją jeszcze bardziej zohydzić. To jest okrutne, bo to jest wymierzone w wartości, na których ta ojczyzna została zbudowana. Bo przecież początkiem był chrzest i wiara w Ewangelię. Jeśli te wartości zostaną zniszczone, to i życie naszego narodu ulegnie zagładzie. W encyklice jednej z wielu Jan Paweł II zauważył, że demokracja oparta tylko na tym, co jest ludzkie, oderwana od dekalogu, jest jawnym lub zakamuflowanym totalitaryzmem. Musimy czuwać, bo ojczyzna jest dobrem wspólnym, w którym człowiek się rodzi, rozwija, dorasta, żyje i umiera. Ta ojczyzna jest okupiona tak wielką ofiarą. Pięknie wpisuje się ta rzeczywistość w dzisiejszy fragment Ewangelii, gdzie widzimy, że owa wdowa pochwalona przez Chrystusa oddała coś, co miała najcenniejszego. A jak wielu Polaków oddawało swoje życie na ołtarzu tej ojczyzny, czyli coś, co mieli najcenniejszego, gdy byli oskarżani przez różne możne kraje tego świata, czy też wystawiane właśnie na próbę, czy na śmierć. Takiej postawy potrzeba także i nam. Gotowości do poświęcenia się dla Chrystusa i dla ojczyzny, ponieważ z pokolenia na pokolenie te wartości były nam przekazywane i nieustannie tak się dzieje. Z uszanowaniem także innych narodów, ich kultur, zasad działania. Na tym polega wspólne dobro. Drodzy bracia i siostry, matka cierpi, gdy jej dzieci są skłócone, gdy się nienawidzą, nie rozmawiają ze sobą. Dzisiaj może w sposób szczególny, ale nie tylko w tym dniu, ale i także w następnej, w przyszłości, dajmy naszej Matce Ziemskiej radość w jedności, pokoju i dialogu. Nie bądźmy brat przeciw bratu, siostra przeciw siostrze, ale idźmy razem, wspólnie, mając wyznaczony kierunek przez te wartości, które były nam bliskie,
od ponad 1050 lat. Bo przecież ojczyzna ziemska ma w przedziwny sposób być zapowiedzią ojczyzny niebieskiej. Dlatego wprowadzajmy naukę Chrystusa do naszej codzienności, a wtedy będziemy silnym, dumnym, ale też przede wszystkim zakorzenionym w prawdzie narodem. Na koniec warto jeszcze raz wrócić myślami do naszego domu rodzinnego, bo przecież tak często w literaturze ojczyzna była ukazywana jako ten dom. Tak jak właśnie w wielu wierszach, także w innych utworach. I kiedy przypomnimy swoje dzieciństwo, swoich rodziców, dziadków, pradziadków, to w każdym domu ta historia danej rodziny jest związana w przedziwny sposób z ojczyzną. I za ten dar chcemy dzisiaj podziękować, ale także i prosić Pana Boga, żeby to dziedzictwo, które zostało nam przekazane, nie zostało zmarnowane, ale przynosiło dobre owoce. Dlatego też dbajmy o naszą ojczyznę, aby przyszłe pokolenia, ale także i my, którzy teraz tutaj żyjemy, by to, co daje nam Chrystus, by wprowadzać Królestwo Boże w ten świat, ukazywać tę ojczyznę ziemską, która żyje w miłości i pokoju, opartym na prawdzie, jako zapowiedź tej ojczyzny, która nas oczekuje w Królestwie Boga w niebie.